Chciałem pokazać nowy nabytek, jakim jest bąk do zboża oraz innych kukurydzy i tak dalej. Prawie nieużywany był, kupiony był w stanie rewolucyjnym. Silnik jest, wszystko w komplecie, kukurydzę mieli, wszystko idzie ładnie, elegancko do zboża. Do bydła właśnie był kupiony, dlatego też, żeby lepiej bydło trawiło zboże. Widzicie, tutaj jest o, tak elegancko, nie? Mam też teraz drogi gniotownik, też ten stary. Łożysko w nim było wymienione. Długo, bo długo, ale wymienione. Długo czasu to zajęło, no ale teraz gniecie elegancko. I płatki dajemy cielakom z owsa. Tutaj mamy owiec jeszcze. Trochę jest. Tam żyta trochę. Bo susza w tym roku była, no to też takie. Najlepiej to owiec, ale to tylko objętościowo sypnął, nie? No i teraz tym mielimy. Wcześniej jak na gniatowniku trochę był wyrobiony, teraz go zrobiliśmy. No to to bydło nie trawiło i wysrywało, nie? Zobaczymy teraz na tym bąku, dajemy dużym sztukom i zobaczymy, czy się poprawią, nie? Niedługo jakieś filmiki się pojawią z bydła, kiszonki i tak dalej, zadawanie, więc to będę nagrywał. No ale bąk dobrze chodzi, bo tu sita wszystkie są, tego elegancko chodzi. Rozdrabnia na mąkę prawie, jak się chce. Jeżeli nie ktoś powie, czym, co można oprócz kukurydzy i zboża tym rozdrabniać. Nie wiem, bo tam jakieś sita są inne. To może jeszcze coś tam, buraki ponoć się niby tym siekało jeszcze, czy coś. Się zajmowało kosz, słyszałem. A jak ktoś ma to, to może pisać. No to pokażemy tam w którymś odcinku, jak to chodzi, jak to sobie robimy tym. Także będzie co oglądać. No ale jestem, to było już to w gospodarstwie u nas 30 lat temu, nie no 20 lat temu. Później był kupiony ten, to już było wyrobione kiedyś tam. No i poszedł chyba na złom ten bąk. No i niby teraz po 20 latach powtórka, powrót do przeszłości, nie? Jak jakimś filmie. No i uciążliwsze to jest to zakładanie worków, ale może coś sobie przerobię, że na skrzynię jakąś będę zakładał worki, tam takie ucięte zna, nie? Będzie sobie leciała do pojemników tam. No dobra, no to więcej w następnym odcinku pokażę wam. To był taki zapowiedź. Była. I będziemy nagrywać na następnych odcinkach. Co tam w oborze słychać? W oborze, jak to w oborze, nie?
Jałówka, byczki. Teraz jesteśmy o godzinie 14 przed oprzątaniem. Do pracy jeszcze nie chodzę. Jeszcze. Tu mamy cielaki dwa, tu jednego. A to już wam pokażę jeszcze resztę w następnym odcinku. No, jest tu mobilny transport kiszonki, którym zadajemy kiszonkę. Teraz żyto już się skończyło. Przeszliśmy na kukurydzę. No ale, no to wam pokażę więcej, nie? W innych odcinkach. To jest takie tylko nagranie, żeby luk nie było na kanale, żeby była na bieżąco, żeby było. Bo wiadomo, jak się nie nagrywa, no to nie ma oglądalności. Widzów się traci, bo zapominają. No, nie wiem, czy będę prowadził ten kanał dalej. Zobaczymy. No ale możliwe, że będzie więcej filmików. Nowa kamerka czy coś. No i co, widzimy się w następnym dłuższym odcinku, może jakimś po 12 minut, takich 5 odcinków będzie. Vlogów. Jak to już tam w tamtym roku też było takich 2-3 odcinki. Czy nie no, 2 chyba tylko. 2 lata też temu. No to w tym roku chcę to poszerzyć, żeby było więcej odcinków. No i takie vlogi nagrywać trochę, nie? W tym roku. Będą w tym roku urodziny. Narodziny, znaczy się. Pierwsze na gospodarstwie. Znaczy, no, w charakterze bydła. Bo narodziny były, tam kaczki się rodziły i tak dalej. Kluły. Tam też kaczek trochę trzymamy. No i tak, zwlekam już. Teraz krótki filmik, no to już, bo muszę iść po kiszonkę naszykować. I oprzątamy o 15:15. Teraz tak zimową porą, o tej godzinie zaczynam. No wiadomo, w lato to tam 18, a jak z pola się wróciło, to i 19 i 20, nie? Także tak to jest na wsi. Teraz zima jest, to nudy. Tylko tam trochę przy drzewie, w polu obrobione, jak nigdy, to nie ma co robić. Zaorane wszystko jest prawie na zimę. Oprócz tam małego areału, 70 arów, co idzie obornik. Bo jeszcze obornika nie, na pryzmie nie przechowuję, tylko od razu, nie? Wiosną wywalam i zaoruję. Może to by było lepsze na jesień. Z wiosny zaorać dopiero, z pryzmy, na polu. Tylko tur potrzebny po to coś, nie? No i to by było wszystko, no, w tym odcinku.